23 października Sejm uchwalił zmiany do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i odpowiednio od osób fizycznych. I zmiany te będą niosły konsekwencje dla małych i średnich przedsiębiorców. Pierwsza zmiana jest taka, że w przypadku samochodów osobowych, wszystkich samochodów osobowych, do kosztów podatkowych będzie można zaliczyć tylko i wyłącznie 75% wydatków eksploatacyjnych, czyli wydatków na paliwo, na opony, wydatków, które mamy u mechanika. Druga zmiana dotyczy już samochodów luksusowych, tych o wartości powyżej 150 tysięcy złotych. I tu jest taka zmiana negatywna i pozytywna. Może zacznę od tej pozytywnej, czyli podwyższony zostaje limit, od którego samochód jest uznawany za luksusowy. Do tej pory było to 20 tysięcy euro, czyli 80 kilka tysięcy złotych. Od 1 stycznia ma to być 150 tysięcy złotych. W przypadku samochodów osobowych do 150 tysięcy złotych można zaliczać do kosztów podatkowych wszystkie wydatki, raty leasingowe, amortyzacje itd. Powyżej 150 tysięcy złotych będzie już można zaliczać je wyłącznie w proporcji, czyli na przykład, że jeżeli finansujemy samochód o wartości 300 tysięcy złotych, do kosztów podatkowych zaliczymy tylko połowę jego wartości. Średnia wartość takiego samochodu użytkowego to już jest powyżej 100 tysięcy złotych. Jakby ten przedział będzie bardzo pozytywnie odebrany przez przedsiębiorców. Natomiast jest część przedsiębiorców, którzy korzystają z samochodów droższych, powyżej 200-300 tysięcy złotych. No i oni niewątpliwie w porównaniu ze stanem dzisiejszym trochę stracą, a to dlatego, że na przykład nie będą mogli w pełni zaliczyć do kosztów podatkowych rat leasingowych. Warto podpisać umowę leasingu, zwłaszcza na drogi samochód jeszcze w tym roku, i to powinna być dobra, ciekawa decyzja przedsiębiorców, ponieważ jeżeli podpiszemy umowę leasingu jeszcze w tym roku, to wówczas taki na samochód powyżej 150 tysięcy złotych, to wówczas klient może zaliczyć do kosztów podatkowych pełne raty leasingowe. Umowy, które będą zawarte już po 1 stycznia 2019 roku, będą limitowane tylko i wyłącznie do wartości tych 150 tysięcy złotych. Także jak ktoś chce skorzystać, zaliczyć do kosztów podatkowych pełne raty, polecam jak najbardziej, żeby jeszcze w tym roku podpisać umowę leasingową. Zresztą już obserwujemy, że klienci na pewno są zainteresowani tym, żeby takie umowy podpisywać. Interesują się, jakie muszą być spełnione warunki, czego od nich się będzie wymagało, żeby umowa była zawarta jeszcze w tym roku i żeby oni mogli w pełni zaliczać do kosztów podatkowych raty leasingowe.